Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Zaczniemy od tego, że pokażę Wam Ewelinkę, jak cały dzień ściemnia. To ściemnia, a tak naprawdę cały dzień dzisiaj ciężko pracowałam. Pakowaliśmy się i nadal się wciąż się pakujemy, bo wyjeżdżamy na zlot do Uniejowa, więc jeszcze trochę roboty przed nami. Dajesz. Wspieram Cię duchowo. Daję. Także szykujemy wszystko. Oczywiście zapraszamy Was też do Uniejowa. Tam będzie okazja się spotkać, porozmawiać o poszukiwaniach i nie tylko. Trzeba wiedzieć, jak się w życiu ustawić, nosić lekkie rzeczy. Krzysia tutaj nagnałam do tych ciężejszych. Pozostał jeszcze tylko do spakowania namiot. Będziemy mogli sobie jechać do domku, odpocząć, bo rano o 6 wyjazd. O 6 wyjazd? Ja się nie wyśpię. Widzicie? Albo robota, albo spanie. No weź. Oczywiście żartuję, uzgodnimy to w domu. Wyjazd o 7 będzie. Musimy tam być do godziny 10:30. A przed nami 3 godziny jazdy. Jak będę ja prowadziła, to szybko dojedziemy. Może być? Może być. Zamówiliśmy sobie maskownicę na nasze stoisko. No ale niestety lipa. Bo przyszedł nie taki wzór, jaki zamawialiśmy. I co teraz? Trzeba się będzie pocieszyć tym, co się ma. Niestety nie mogę jechać do Uniejowa, rodzice jadą, a ja jak zwykle chora jadę do babci. Nie ma to jak u babci, prawda? U babci chociaż jest ciepło. Jest chwilę przed 6 rano, postanowiłam, że troszkę wcześniej stanę. Zrobię jakieś kanapeczki na drogę, kawkę. No i oczywiście pakujemy nasze walizki i ruszamy w trasę. A, i jeszcze najważniejsze, zobaczcie, żeby nie było, wykrywacze też bierzemy. Jak to na każdym wyjeździe, zawsze coś się musi niespodziewanego wydarzyć. Zobaczcie, co tym razem. Zacznę od tego, że warto wozić ze sobą smyczki. One mają też zastosowanie uniwersalne, a zobaczcie, co się wydarzyło. Upindoliła się śruba w tym oto pięknym bocznym spoilerze. Niestety trzeba szukać gdzieś mechanika, bo tak nie dojedziemy do Uniejowa, bo to przed nami jeszcze 200 km. Znaleźliśmy mechanika po drodze, niestety musimy troszeczkę poczekać, bo na kanale ma inne auto, zmieni opony, wjedzie naszym, no i trzeba będzie przyspawać tą rurkę. Oczywiście do Uniejowa wjedziemy spóźnieni. Jak zawsze. Jak zawsze. My to się zawsze wszędzie spóźniamy, bo nigdzie się nie wyrabiamy. Przygoda, przygoda. Minęło kilka godzin, zanim po raz kolejny włączyłem kamerę. zaraz po wyjeździe od mechanika dostałem telefon, smutną wiadomość, bardzo smutną. Zmarła moja siostra, no i w jednej chwili cała ta radość z wyjazdu na zlot do Uniejowa, gdzie mieliśmy spotkać się z przyjaciółmi, gdzie swoim stoiskiem mieliśmy wzbogacić wydarzenie, padła. Także podjęliśmy decyzję, że wracamy do miejsca naszego zamieszkania. Tam mam mamę i wiedziałem, jak zareaguje na tą informację i chciałem być blisko niej w tej trudnej chwili. Smutne to, życie jest bardzo kruche, ulotne, także szanujmy się i kochajmy, bo nigdy nie wiadomo, co kogo przytrafi. Jesteśmy teraz na wsi, przyjechaliśmy po Hanie. Wziąłem ze sobą wykrywacz metali, poprosiłem Ewelinkę, żebyśmy mogli troszkę sobie pochodzić, żeby się wyciszyć, uspokoić, bo w moim życiu wykrywacz metali też pełni funkcję takiej terapii. On mnie po prostu uspokaja, daje mi dużo radości. Zawsze kojarzę wykrywacz z przyjemnymi chwilami, stąd też obcowanie z nim trochę mnie wyciszy. Nie da się nie żyć tym, co się obecnie dzieje, bo od informacji o śmierci mojej siostry minęło zaledwie 6 godzin, także wszystko jest żywe. Jesteśmy na telefonie z rodziną mojej siostry, także czeka nas jeszcze podróż na Śląsk. Czekamy na informację, kiedy będziemy musieli wyjeżdżać. A tymczasem pochodzimy trochę z Ewelinką, pochwalimy się Wam znajdkami, jeżeli uda nam się znaleźć, ale na pewno chcemy troszkę też odpocząć, zrobić sobie głowę. Ewelinka też również to bardzo przeżyła, także korzystamy z powietrza i z tego, żeby się troszkę wyciszyć. Poszukiwania już rozpoczęte. Mam monetę, ale jeszcze nie zidentyfikowana, więc... Ale jakieś liczby się tu pokazują. Ale na pewno coś ciekawego. No i oczywiście podkowa musi być. Na szczęście. Nie mam rękawiczek dzisiaj. Także będę wyglądać cała umorusana. Spójrzcie, jakie stare drzewo. Zaraz tam podejdziemy, obejdziemy wokoło, zobaczymy, czy coś może tam leżakuje. Coś może jest ukryte w ziemi. Ukrytego nic nie było przy tym drzewku, natomiast pewnie wyrzucona została tylko taka plomba i to widać, że to być może jest stara, przedwojenna plomba. Ołowiana oczywiście. Nie mogłam przeżyć. Czyściłam, aż doczyściłam moją monetkę. Jest to sreberko, pruska moneta, 3 grosze. Już Wam pokazuję. 1786 rok. Śliczna. Taka akurat moja pierwsza jest. Taki oto piękny, stary długopis. Chyba stary. Niechcący mi się ułamał, jak wyciągałam. Ale się rozkłada nawet. Myślicie, że będzie stary? Łuski. Łuski, łuski. Jeszcze raz łuski. Tego jest wszędzie i to w dużych ilościach. A kawałek dalej też łuseczka, natomiast innego, większego kalibru. Zbita spłonka. Długość około 10 cm. Średnica około 2. Ciężko powiedzieć mi od czego. Od czego jest ta łuska. Nawet i takie dobroci można znaleźć w lasku. Proszę bardzo. Poleżała troszkę. 95 rok. 2 złote. Ale mam. Jeszcze. Gdzie jesteś? Peryle. Takie se. O właśnie. Tak. Czyli 2 złote współczesne i... To nie wiem. Nie widzę. Alaminiowe też 20 groszy pewnie. Być może. Na szczęście podkowa była, to i kasa się sypie, nie? Dwa sygnały koło siebie. To moneta 10 groszy z okresu PRL z nieczytelną dla mnie datą. No i XIX-wieczny guzik. Proszę, zobaczcie jak wygląda. Oczko do zawieszenia, do przyszycia trzyma się w całości. Niestety czysty. Nie ma żadnych napisów, ani sygnatur. Srutu tutu, pęczek drutu. Takie rzeczy zbieramy. A muszę wam się pochwalić, że sprzedaliśmy złom, który zbieraliśmy przez ostatnie 2 tygodnie i dostaliśmy za ten złom 156 zł. I przeznaczyliśmy oczywiście na wyjazd do Uniejowa. Wyjazd nie wypalił z wiadomych wam przyczyn, a złom i tak zbieramy dalej. Jak sami widzieliście, dzisiaj cały dzień pod górkę. Najpierw zepsute auto, potem przykra wiadomość. No i teraz na to wszystko zaczął nam deszcz padać, nie pozwala nam to kopać. Zbieramy się pomału i najpierw pojedziemy po Hanulkę. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.